Tak, witajcie moi drodzy. Zdecydowałem się dzisiaj dopowiedzieć jeszcze coś do wczorajszego live'u. Jeśli chodzi o różnicę pomiędzy uczynkami, uczynkowością, a grzechem, trwaniem w grzechu. Powiedzieliśmy sobie bardzo wyraźnie, jaka jest różnica w tym i że absolutnie trwanie w grzechu nie jest uczynkowością, czyli to nieprawda, że możesz trwać w grzechu, a i tak będziesz zbawiony. Wybaczcie też za polowe warunki dzisiaj, ale mam możliwość jedynie dzisiaj być w tym pomieszczeniu, który jest taką graciarnią, że tak powiem. Wszystko to, co powiedziałem, co niektórzy zarzucają i mówią, że nawet niektórzy pastorzy, tak, nauczają obojętnie. Słyszałem takie kiedyś zdanie, co nawywijasz? I tak nie spowoduje to, że utraci zbawienie. Czyli jest to zasada typu raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, ale tutaj podkreślam wyraźnie. Wiecie, dla mnie, nie wiem, czy to jest śmieszne, czy żałosne, czy jak to nazwać, ludzie, którzy zaraz, na przykład ktoś, kto wierzy w nieutracalność zbawienia, słyszy taką osobę jak ja, która mówi o tym, że nie ma czegoś takiego, od razu, wiecie, nazywa go heretykiem, od razu go tam wrzuca do piekła, od razu go już tam kręci na rusztach, że tak podwórkowo się wyrażę. Opanujcie się z tym potępianiem drugich, bo Biblia bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli ty osądzasz kogoś, a tym bardziej potępiasz, czyli to jest to, co Jezus mówił, jeżeli powiesz komuś podły głupcze, to jest to odebranie komuś nadziei, tak? Odebranie komuś możliwości zbawienia. To samo spotka ciebie. Nie baw się nigdy w sędziego. Mów wyraźnie, jeżeli wierzysz tak, a nie inaczej. Mów o tym biblijnie, ale bądź daleki od tego, by kogokolwiek potępić. Naprawdę opanujcie się z tym polowaniem na czarownicę, tymi wykrzyknikami w materiałach, jakkolwiek. Niczym to nie pomaga. Wierzę bardzo wyraźnie w działanie Ducha Świętego, wierzę bardzo wyraźnie w to, że Bóg prowadzi swoje dzieci. Wierzę bardzo wyraźnie w to, że nawet osoba, która jest, wywodzi się z jakiejś religii, denominacji, gdzie były złe nauczania, jeżeli jest szczera, zauważy, to wyjdzie, każdy ma swój czas, Bóg będzie go prowadził, ale najważniejsza jest szczerość w sercu. A więc tak to wygląda, więc jeżeli ja na przykład cokolwiek mówię, nagrywam, piszę, nie mówię to po to, by kogoś potępić, albo ty myślisz inaczej, ale przedstawiam to jako prawdę biblijną i mówię wyraźnie, dlaczego ja tak wierzę. Jeżeli ty tak nie wierzysz, ja cię nie potępiam. Jeżeli wierzysz inaczej, również ciebie nie potępiam. Jednak reakcja jest zawsze z drugiej strony, tak? To właśnie tamte osoby zaczynają potępiać ciebie, bo mówisz inaczej niż ona. Problem z nauką o nieutracalności zbawienia powstaje i musi powstać wtedy, jeżeli znajdziemy fragmenty biblijne, które temu zaprzeczają. A więc innymi słowy, oczywiście, jeżeli wyrwiesz coś z kontekstu albo jak gdyby przyłożysz linijkę, że tak powiem, tylko do słów biblijnych, które mogą wskazywać na coś takiego jak nieutracalność zbawienia, ale jeżeli się tylko oprzesz na tych fragmentach, odrzucając wszystkie inne, które temu zaprzeczają, no to masz problem, bo wybierasz to, co ci pasuje. Wczoraj mówiliśmy, jeśli chodzi o uczynkowość, Galatów chociażby 5 rozdział, każdy, kto trwa w uczynkach ciała, Królestwa Bożego nie odziedziczy. Co więcej, Jan w swoim liście mówił, że każdy, kto grzeszy, jest diabła, nie jest Boga. Więc nie jest to uczynkowość. Każdy, kto przychodzi do Chrystusa, musi porzucić grzech i nie trwać w grzechu. Nie znaczy to, że przestajemy być grzeszni, jesteśmy grzeszni i wciąż będziemy w jakimś kontekście grzeszyć albo słowem, albo myślą, ani czyną, nie, czynem, ale nie jest to zielone światło, by powiedzieć ci, że tak, jestem grzeszny, to mogę sobie grzeszyć. Nie, nie możesz grzeszyć. Ale jako ciało wciąż mamy tendencję do grzechu, dlatego że to ciało jest następstwem Adama. Dlatego wciąż musimy się przemieniać, kierując się Duchem Świętym. To Duch Święty nas uświęca. I jeżeli jest grzech, jeżeli jest coś,
poddajemy się temu duchowi, to automatycznie zostaje wyrzucone z nas. Oczywiście wymaga to czasami czasu, tak? Ale nie ma takiej możliwości, by ktoś, będąc w Chrystusie, mógł trwać w grzechu. Mówiłem o tym, co to są uczynki ciała. Chociażby jeszcze raz Galatów 5 rozdział, ale nie tylko. A więc skróćmy już to. Przejdźmy teraz do kilku fragmentów biblijnych, które absolutnie nie potwierdzają nieutracalność zbawienia. Największym problemem w głoszeniu nieutracalności zbawienia jest budowanie w ludziach, którzy nie mają rozeznania duchowego, nie są jeszcze ugruntowani czy jakkolwiek w Chrystusie i słyszą coś takiego i może zmagają się od zawsze z jakimś grzechem, grzeszkami. I to daje im świadomość, że mogą grzeszyć, bo Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy, a więc nie ma to znaczenia. A więc czy ja będę cudzołożył, czy cokolwiek tam, tak, to przecież to nie ma znaczenia. Oczywiście wiem, nie powinienem to robić, ale nie ma znaczenia, bo Chrystus za to umarł, a zbawienia nie da się utracić. A więc jeśli po jakimś czasie nawet, i tu sobie powiemy, narodzę się z Ducha Świętego, ale gdzieś cofnę się, i słyszę takie nauki, i są one dla mnie wygodne, to wchodzę w grzech i w nim trwam, i nic sobie z tego nie robię. I czym się różnisz od świata wtedy? Czym się różnisz od szatana, który, jak powiedzieliśmy sobie, od zawsze grzeszy? No więc właśnie, jest to nauka, która może wyrządzić dużo krzywdy wśród osób, które pójdą tym tokiem myślenia. Nie jest szkodliwą nauka absolutnie, że nie wolno nam grzeszyć, że nie wolno nam trwać w grzechu. Jeżeli takie osoby nazywasz odstępcami, heretykami, twój wybór. Twój wybór. A więc fragmenty biblijne zaprzeczające. Moi drodzy, jest ich dużo. Nie będę wszystkich podawał, wystarczy kilka. Zobaczmy na początku do Hebrajczyków. Istnieje również zły pogląd, że osoba, która jest nowonarodzona, nie może już nigdy zgrzeszyć. Co więcej, że nie może odpaść od Chrystusa. Czy taka jest nauka biblijna? Czy Biblia tak nas naucza? Czy może przestrzega nas inaczej? Czy wciąż ty i ja, osoby, które przyszliśmy do Chrystusa, czy wciąż możemy porzucić tą drogę? Hebrajczyków 6 rozdział, wersety od 4 do 20. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. Jest to bardzo ważne, te pierwsze słowa. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, bo dzisiaj strasznie tutaj słońce świeci. Napiszcie mi tylko, czy wizja jest ok. Dobrze? 10-10 czy coś takiego. Bo ja widzę, że możecie widzieć zacienione, bo siedzę naprzeciw okna. No i tak to wygląda. Najważniejsze, kochani, zwróćcie uwagę, że jest to powiedziane o osobach, które zakosztowały daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, tak? Czyli osoby nowonarodzone. Czy tak to rozumiemy, kochani? Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Jeszcze raz Paweł pisze, niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Widać i słychać, dziękuję. A odpadli, czyli pierwsza rzecz, ktoś, kto zakosztował i stał się uczestnikiem daru Ducha Świętego, może odpaść. Tak, o tym tutaj czytamy. Paweł o tym pisze. A więc odpadli, nie jest to możliwe dla tych, którzy odpadli po tym wszystkim, ponownie odnowić ich ku pokucie, gdyż sami z sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Więc jeżeli jesteś ziemią, która wciąż wydaje plon, jest w Chrystusie, jesteś w Chrystusie, otrzymujesz błogosławieństwo od Boga i jesteś uczestnikiem nadziei. Ale lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Jest to wyraźne, jeżeli nie wydajesz dobrego owocu, powracasz do grzechu, wydajesz wszelkie owoce złego drzewa, to
Jesteś ziemią, która wydaje ciernie i osty, jesteś odrzucona i bliska przekleństwa, a twoim końcem jest spalenie, nie zbawienie. Więc czy to nie ma znaczenia, jak nawywijasz w życiu, tak jak powiedziałem, jeden pastor powiedział? No ma to ogromne znaczenie. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość, czyli wytrwanie do końca, tak, dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby poprzysiąść, przysiąg na siebie samego, mówiąc: zaprawdę błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy, czy my cierpliwie czekamy, sterując się w naszym życiu Duchem Świętym, a nie powracamy do ciała. To jest bardzo ważne, bo cały czas czytamy te dalsze słowa jako kontekst do tego, że nie dotyczy to osób, gdyż niemożliwe jest bowiem, jeszcze raz czwarty, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli. Niemożliwe ponownie odnowić ich ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Więc nie dotyczy to tych osób, ale osób, które trwają w tym wszystkim. Tak? Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą. Ona jest niezmienna, jeżeli w niej pozostajesz. Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną, niezruszoną, sięgającą poza zasłonę. Wiemy, kogo jeszcze raz to dotyczy. Gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Jeżeli sobie przekartkujemy troszeczkę dalej, 10 rozdział Hebrajczyków, mam potwierdzenie tego samego. Hebrajczyków, 10 rozdział, wersety od 26 po 31. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, do kogo jest to powiedziane? Do świata czy do Kościoła? Do tych, którzy się nawrócili do Chrystusa, do tych, którzy, jak powiedzieliśmy sobie, zakosztowali daru i są uczestnikami Ducha Świętego, no wciąż jest to do tej samej grupy, tak? Do nas, do Kościoła, do ciała Chrystusa. Hebrajczyków, jeszcze raz, 10 rozdział, 26. Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy. Ja tu już prawie nic nie widzę, nie wiem dlaczego.